mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, która daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka. Wiarą, nadzieją i miłością. Są one nierozerwalne. I jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego. Każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu. Drodzy siostry i bracia, musimy być mocni.